Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W jaki sposób Bóg zatwardził serce faraona? Czy istnieje coś takiego jak katolicka teoria predestynacji? Zapraszam. Gloria magna patri, comparsit gloria natus, Bodźcem do tego materiału są ponownie wasze komentarze. Z jednej strony nie tak dawno ktoś odważył się na komentarz w stylu: no, Pan Bóg zatwardził serce faraona. Przecież to jest przykład takiego zupełnie oczywistego do rozumienia cytatu z Pisma Świętego. Przecież to od razu wiadomo, o co chodzi. To było podane dosłownie jako przykład w dyskusji o tym, czy Pismo Święte jest proste do interpretacji, czy trudne do interpretacji. I moim zdaniem gorzej cytatu w tym przykładzie wybrać się nie dało. Bo tu nie dyskutujemy o tym, jak go rozumieć, tylko o tym, czy w ogóle da się go rozumieć na wiele sposobów. A to jest jeden z tych przykładów, który ewidentnie da się rozumieć na wiele sposobów. Być może jest to jeden z tych cytatów, które najbardziej wyraźnie da się rozumieć na wiele sposobów. No bo przecież już to proste pytanie, czy to oznacza, że Pan Bóg odebrał w jakiś sposób faraonowi wolną wolę, czy nie? To już jest pierwsze pytanie i należy sobie zadać to pytanie, skoro Pan Bóg zatwardził serce faraona. Później, jak już odpowiemy, jeśli odpowiemy, że tak, no to oznacza, że faraon był tylko marionetką. Jeśli odpowiemy, że nie, nie odebrał wolnej woli faraonowi, to co to oznacza? Oznacza, że tak go podpuszczał w jakiś sposób wewnętrznymi natchnieniami, żeby on właśnie to zrobił i w ten sposób zatwardził to jego serce, czyli oddziaływał w jakiś sposób na jego uczucia, dawał mu jakieś natchnienia, tak żeby on dopuścił się czegoś niewłaściwego. Czy oznacza to, że tylko dopuścił do tego, że faraon pogrążał się coraz bardziej w swoim zgorzknieniu, w swoim błędzie. Każda z tych interpretacji jest zasadniczo możliwa. Tu jeszcze nie dyskutujemy o tym, która jest bardziej prawdopodobna, natomiast każda z nich jest zasadniczo możliwa, mieści się w zakresie tego prostego określenia: Bóg zatwardził serce faraona. I teraz takie proste trzy zasadnicze grupy interpretacyjne, w każdej można znaleźć pewnie jeszcze 50 różnego rodzaju podrodzajów, a teraz ktoś, i to jeszcze powiedzmy użytkownik, który zasadniczo jednak szczyci się znajomością Pisma Świętego, mówi, że to jest taki przykład najprostszego cytatu w Piśmie Świętym, który od razu wiadomo, o co chodzi. Jeśli naprawdę, moi drodzy, uważacie, że w tym cytacie naprawdę wiadomo, o co chodzi, od razu jest jasne, to znaczy, że albo macie jakąś ideę fix i ona was zaślepia tak bardzo, że po prostu wszystko interpretujecie pod kątem tej waszej idei fix i po prostu wszystko inne jest zupełnie szalone, albo wasze podejście do Pisma Świętego jest w ogóle bezrefleksyjne i po prostu czytacie to, co wam przyjdzie akurat do głowy, to uważacie za jedyną prawdziwą interpretację, w ogóle nie biorąc pod uwagę, że jest to jednocześnie tekst starożytny, pisany w języku starożytnym, który też nie jest przecież nam jakoś szczególnie dobrze znany. Nawet jeśli ktoś jest ekspertem od hebrajskiego, to i tak to nie jest jego język naturalny, którym by się posługiwał, zwłaszcza, że to jest jeszcze hebrajski zupełnie starożytny. Drugą motywacją, która skłoniła mnie do nakręcania tego materiału, to byłoby zdecydowanie za mało na materiał, co powiedziałem przed chwilą. Natomiast kwestia predestynacji, kwestia to wraca dosyć często w pytaniach i odpowiedziach. Ostatnio ktoś zadał dosyć specjalistyczne pytanie w kontekście premotio physica i scientia media, czyli już takich pojęć dosłownie wyjętych ze starcia dominikańsko-molinistycznego. I myślę, że temat jest faktycznie w jakiś sposób poruszający jednak ludzi, no bo to predestynacja, jak to możliwe, czy w Kościele katolickim coś takiego jest, zwłaszcza, że ta osoba, która o to pytała, wskazała na to, że na stronach sedewakantystycznych można znaleźć molinistyczne teksty, które atakują naukę świętego Tomasza z Akwinu, co mnie trochę zaintrygowało, bo czy to oznacza, że sedewakantyści mają jakąś skłonność, tendencję do molinizmu? Jeśli tak, to jest to bardzo ciekawe zjawisko i warte dostrzeżenia. Dlaczego warte dostrzeżenia? Dlatego, że ten spór pomiędzy molinistami a tomistami jest
jednym z najgorętszych w historii teologii w ogóle. Dyskusja ta rozgorzała oczywiście po reformacji i w pewnym sensie wskutek działań tak zwanych reformatorów, czyli rewolucjonistów protestanckich. I momentem kluczowym jest tutaj jezuita Molina, który działał w wieku XVI, umarł w roku 1600, także w tym roku raczej już szczególnie nie działał i który jako pierwszy w Kościele katolickim na tak dużą skalę zaprezentował naukę o współdziałaniu pomiędzy naszą ludzką wolą, wolną wolą, a łaską, która jednak wydawała się odbiegać od tego, co do tej pory przede wszystkim tomiści prezentowali. Napotkał na bardzo stanowczy opór przede wszystkim dominikanów, przede wszystkim na czele z ich wtedy prominentnym przedstawicielem, Banezem. Nie wiem, czy dobrze to, wydaje mi się, że trzeba przede wszystkim to inaczej zaakcentować, to nazwisko. Podejrzewam, że jest to jakiś Hiszpan, ale pewności nie mam, także wybaczcie mi, wy, którzy wiecie, jak to należy zaakcentować. Spór był tak drastyczny, tak ostry i obie strony nawzajem wyzywały się. Dominikanie nazywali jezuitów pelagianami. Ci z kolei, to znaczy jezuici, nazywali dominikanów kalwinistami, no bo jedni zarzucali, dominikanie zarzucali jezuitom, że ci uważają, że człowiek jest niejako niezależny od Bożej łaski, że to on jest tutaj tym najbardziej miarodajnym elementem, jeśli chodzi o zbawienie i potępienie człowieka. Z kolei jezuici zarzucali dominikanom, że ci są kalwinami i oczywiście heretykami, to obie strony tak się nazywały. Znaczy się nawzajem, tak? Nie siebie samych, no bo oni wierzą z kolei, że Bóg predestynuje człowieka do zbawienia i potępienia i tak naprawdę wolna wola tutaj już niewiele ma do powiedzenia. Oczywiście obie strony, oskarżając się nawzajem, przesadzały w tych oskarżeniach i dlatego, gdy słyszeć, że dzisiaj jezuici podejmują tą polemikę właśnie z tymi dominikanami w tych czasach polemiki, jestem bardzo zaskoczony. Dlaczego? Dlatego, że może to wskazywać na pewien brak takiego zmysłu katolickiego. Dlaczego? Dlatego, że ten spór był tak gorący, że magisterium najpierw powołano komisję de auxilis na przełomie wieku XVI-XVII, która miała sprawę zbadać i komisja nie była w stanie tej sprawy tak ostatecznie rozstrzygnąć, gdy weszła w szczegóły tej dysputy. Była to tak trudna dysputa, że ostatecznie komisja nie zdecydowała się na to, żeby któreś ze stanowisk faktycznie potępić. O ile po obu stronach zdarzały się przedstawienia swojego stanowiska, które były po prostu złe, które dałoby się potępić, o tyle, gdy właśnie ta komisja badała faktycznie to stanowisko, to w swojej, powiedzmy, tej najbardziej racjonalnej, najbardziej sensownej wersji, każde ze stanowisk dawało się faktycznie obronić i żadne nie nadawało się do potępienia. I dlatego komisja zadekretowała, co jest wyjątkowym przypadkiem w ogóle w historii teologii, komisja ta zadekretowała, że nie wolno się dalej kłócić w tej kwestii. Wprawdzie jakieś dyskusje bardziej prywatne wśród teologów mogą się toczyć, ale żadna ze stron już nie może publicznie wyzywać się od heretyków. Nie wolno jednych nazywać kalwinistami, a drugich pelagianami. Oba stanowiska są zasadniczo do obrony i żadne z nich nie zasługuje na to, żeby nazywać je heretyckim. Dlatego, gdy dzisiaj, bo w takim duchu jakby padło to pytanie w PIO na zasadzie, a czy pozycja tomistyczna nie jest przypadkiem kalwińska. Dlatego, gdy dzisiaj ktoś w ten sposób to formułuje, to rozumiemy, że to jest bezpośrednio przeciwko tamtej wypowiedzi tej papieskiej komisji de auxilis. Jest to bezpośrednio przeciwko magisterium, bo rozumiemy, że można prezentować i argumentować obie wersje, obie tezy, ale nie można zgodnie z tym dekretem zwyczajnego magisterium, nie można wzajemnie wyzywać się od heretyków. Tak? A więc to
dokładnie, jeśli to jest dokładnie to, co powiedzmy, co panuje, co jest prezentowane przez sedewakantystów, to byłaby to dosyć ciekawa. Dosyć ciekawe zjawisko, dosyć ciekawa próba podjęcia właśnie jakiegoś takiego sporu teologicznego, ale tak nieszczęśliwie, że dokładnie w tym momencie, dokładnie w tym miejscu, który przez magisterium został określony jako chorobliwy, tak jako już niezdrowe wzniecanie konfliktów, co moim zdaniem, ja nie jestem pewien, czy faktycznie tak u sedewakantystów jest, czy faktycznie jest to taki ogólny prąd, który gdzieś tam w ich teologii panuje, żeby stanąć po stronie molinizmu i uważać, że tomiści są kalwinami. Jeśli faktycznie tak jest, to jest to jeden z takich kroków, w którym byłoby widać, że ten ruch ideowo-myślowy odsuwa się, odchodzi od magisterium Kościoła, od zupełnie tradycyjnego magisterium Kościoła, które wskazało, że nie wolno wzajemnie wyzywać się w tym sporze od heretyków, że obie pozycje są zasadniczo do obronienia. Ja mam zamiar dzisiaj ten największy spór w historii teologii rozwiązać jednym instagramowym postem. Tu oczywiście trochę sobie żartuję, ale jednak przygotowałem taką planszę, którą mam nadzieję, że realizator w tej chwili nam pokaże. Taką planszę w formie trochę takiego instagramowego posta, to znaczy ma po prostu formę kwadratu, bo wydawało mi się, że będzie dobrze pasował akurat mniej więcej na połowę ekranu, połowę, którą może jak się trochę przesunę, to wtedy będzie łatwiej to wpasować, chociaż no, nieważne, techniczne sprawy. A propos technicznych spraw, kolor czerwony dzisiaj mamy w tle w naszym studiu. Dlaczego? Dlatego, że wydawało mi się, że najbardziej będzie pasował zarówno do kwestii zbawienia, jak i potępienia, to znaczy do kwestii takiej w cudzysłowie predestynacji, bo jest to zarówno kolor odpowiedzialny za męczeństwo, czyli pewien triumf, jak również może być kojarzony z taką czerwienią ognia piekielnego, a więc predestynacja, myślę, że dosyć dobrze pasuje. I faraon też być może gdzieś tam się odnajdzie, chociaż ponoć kolor czerwony nie był wcale kojarzony z władzą królewską aż do czasów nowożytnych. Dopiero później to się stało, wcześniej raczej po prostu używano koloru złotego jako symbolu takiej władzy. Ale tutaj nie jest to teraz temat naszej rozmowy. A więc cóż widzimy na naszej planszy? Jest ona podpisana łaska i wolna wola według tomistów i molinistów. Mamy najpierw na tle takim bardziej niebieskim wyjaśnienie tomistyczne i na dole na tle koloru bardziej czerwonego, lekko czerwonego mamy wyjaśnienie molinistów. Oczywiście nie da się najbardziej skomplikowanych tez w historii teologii, tak bardzo skomplikowanych, że magisterium nie rozstrzygnęło nawet ostatecznie, która jest ostatecznie z całą pewnością właściwa, a która jest z całą pewnością niewłaściwa. Nie da się tego streścić bezstratnie w formie takiej jednej małej planszy, a tym bardziej rozwiązać tego sporu, ale myślę, że jednak pomoże to naszym widzom zrozumieć, o co w ogóle w tym sporze chodzi i dlaczego święty Tomasz nie był kalwinistą. Tego to raczej nikt rozsądny, powiedzmy, nie formułuje, chociaż no, trochę tak, przepraszam, brzmiało to kilka razy w takich właśnie pytaniach i odpowiedziach, gdzie w ogóle powołując się na cytaty z Baneza, tak, czyli z Dominikanina, wiele wieków później, który faktycznie miał tendencje, powiedzmy, że takie radykalne, tak, to znaczy jego sformułowania, jego przedstawienie tych tez jest zdecydowanie dalej idące niż świętego Tomasza z Akwinu. I właśnie wśród takich bohaterów współczesnej myśli teologicznej, prezentując tezy Baneza, ktoś uważa, które nawet one nie są kalwinistyczne, tak? Ale ktoś uważa, że święty Tomasz był kalwinistą. Dobra, abstrahuję od bohaterów naszych internetowych sporów teologicznych. Wracamy do naszej planszy. W tej części tomistycznej mamy jako dwa schematy. Jeden to jest schemat tego człowieka, który faktycznie
dochodzi do uczynku zasługującego i drugi to jest schemat takiego człowieka, który w danej sytuacji nie dochodzi do uczynku zasługującego. Słowem wstępu, oczywiście pamiętamy o tym, że człowiek jest całkowicie zależny od Pana Boga i zgodnie z nauką świętego Tomasza zarówno możliwości otrzymaliśmy od Pana Boga, czyli naszą na przykład zdolność do tego, żeby w ogóle myśleć otrzymaliśmy od Pana Boga, ale również ze względu na to, że On jest tym pierwszym aktem, tym pierwszym poruszycielem, również używanie tych możliwości jest zależne od Pana Boga. Najbardziej adekwatnym porównaniem byłoby tutaj porównanie do myśli, w sensie, że jesteśmy jak myśl Boża, czyli jeśli my o czymś nie myślimy, to niejako tak znika nasza myśl. Gdyby Pan Bóg o nas nie myślał, to by nas nie było. To znaczy zależność jest tutaj absolutna i z punktu widzenia świętego Tomasza, co jest po prostu, jak można powiedzieć, ściśle katolicką nauką i to w zasadzie nie jest też negowane przez molinistów. Nasza zależność od Pana Boga jest absolutna, całkowita, zarówno jeśli chodzi o posiadanie możliwości, na przykład zdolności do tego, żeby myśleć, tak, tej rozumności, jak i co do używania tej rozumności, że nie jesteśmy w stanie użyć tej rozumności bez tego Bożego wsparcia na poziomie naturalnym. To nie o to chodzi, że Pan Bóg musi nas cały czas jakąś nadprzyrodzoną łaską popychać do tego, żebyśmy byli na poziomie naturalnym działać. To można nazwać takim creatio continua, czyli kontynuowanym stworzeniem, to znaczy Pan Bóg stwarza i utrzymuje w istnieniu i w tym naturalnym porządku, jakby w ten cały naturalny porządek, który działa zgodnie ze swoimi zasadami, jest nieustannie wspierany przez, utrzymywany w istnieniu, wspierany przez Stwórcę, który jako ten czysty akt cały czas musi stać za tym bytem, który jest niekonieczny po to, żeby on faktycznie nie zapadł się z powrotem w nicość. Dlatego też pytanie, dlaczego cokolwiek jest, jest tym najgłębszym filozoficznym pytaniem, bo ono doprowadza nas ostatecznie do tego, że z punktu widzenia logiki w zasadzie jedyne, co ma sens, to to, że za tymi bytami niekoniecznymi, przygodnymi, których mogłoby nie być, stoi właśnie jakiś byt konieczny, czysty akt pełnia bytu, która to cały czas utrzymuje w istnieniu. To jest też właśnie skróconym dowodem świętego Tomasza z Akwinu na istnienie Pana Boga. I żeby odrzucić ten dowód, trzeba odrzucić działanie logiki, spójność logiki, co też wielcy apologeci ateizmu robią. To znaczy w praktyce, na przykład u pana Fiałkowskiego, to jest właśnie to, on nie neguje tej zasady proporcjonalnej przyczyny, czyli właśnie takiej podstawowej logicznej zasady, że wszystko, co jest, musi mieć jakąś proporcjonalną przyczynę, co niekoniecznie oznacza przyczynę zewnętrzną. Tak? W przypadku czystego aktu on nie potrzebuje przyczyny zewnętrznej. Można by powiedzieć, że jest w tym sensie samoprzyczynowy właśnie dlatego, że jest czystym aktem, czyli nie ma tam żadnej zmiany, nic sam nie może się zmienić, nie ma wcześniej ani później. Ale wchodzę tutaj trochę głęboko jednak w prolog do tego materiału. Chodzi mi o to, że faktycznie, żeby zanegować tą zasadę proporcjonalnej przyczyny, trzeba stwierdzić, że no w sumie to ostatecznie nasze procesy rozumowe nie wiemy, na ile one odpowiadają rzeczywistości. W sumie to tak, logika domagałaby się tego, że jako przyczyna wszystkich bytów niekoniecznych mamy taki czysty akt. W sumie logika tego się domaga, ale nie wiemy, czy tak naprawdę możemy naszej logice zawierzać. Tak musi przebiegać taka linia obrony. Można ubierać w różne słowa, linia obrony przed Bogiem, linia obrony przed Bogiem w logice, linia obrony przed dowodem świętego Tomasza z Akwinu. I tak faktycznie jest ona prowadzona przez tych co bardziej inteligentnych obrońców ateizmu, którzy widzą, że faktycznie nie można być ściśle wziąć tej logiki naprawdę ściśle do samego końca i uważają właśnie, że to jest racjonalne, żeby nie brać jej tak do samego końca, bo nie mamy powodów, żeby z całą pewnością przyjąć, że naszą logikę można brać tak do samego końca. Ja uważam, że trzeba ją brać do samego końca, trzeba ją traktować do samego końca poważnie, dlatego że jest to jedyny sposób poznania, czy najgłębszy sposób poznania, bo jedyny
jedyny, nie w sensie, że nie ma innego, tylko najgłębszy, bardziej, to jest bardziej adekwatne słowo, czyli taki, który stoi za każdym innym poznaniem. Czyli jeśli układamy nasze życie zgodnie z naszym racjonalnym poznaniem, zgodnie z naszą logiką, to powinniśmy, każda nasza myśl, każde zdanie wynika właśnie z używania tych podstawowych zasad logiki, na przykład właśnie zasady proporcjonalnej przyczyny. Jeśli używamy tego do ukształtowania całego naszego życia, zawierzamy tej logice w kwestiach życia i śmierci, na przykład po prostu jadąc samochodem, zawierzamy, że te prawa, które poznaliśmy naszym rozumem, faktycznie działają tak, jak widzimy, że działają. To powinniśmy również zawierzyć tej logice w kwestii poznania naszego celu ostatecznego i tej pierwszej przyczyny wszechświata, bo po prostu lepszego sposobu poznania nie mamy. Ale czy to jest dygresja? Trochę, ale bardzo głęboko powiązana z tematem dzisiejszego materiału. Jest to w jakiś sposób wyjaśnienie tego, co później Banes nazywa tym premocją fizyka. Nie udało mi się dojść do tego, gdzie to pojęcie pojawia się po raz pierwszy, to znaczy wydaje mi się po moim krótkim zbadaniu sprawy, że pojęcie co do istoty rzeczy jest u świętego Tomasza właśnie w wyjaśnieniu funkcjonowania natury, to znaczy właśnie tych procesów naturalnych, to znaczy Bóg, który stoi za całym stworzeniem, ta pierwsza przyczyna, która cały czas utrzymuje w istnieniu wszystko, co istnieje, czyli właśnie zarówno możność, jak i akt musi być cały czas wspierane przez Pana Boga, musi cały czas od Niego pochodzić i to można by nazwać premocją fizyka, natomiast jeśli dobrze rozumiem, samo to określenie nie jest u świętego Tomasza w żadnym miejscu zapisane, ale to nie jest tutaj dla nas najważniejsze. Chodzi o to, że co do istoty rzeczy w tym porządku naturalnym bez wątpienia to tak działa i tego też raczej moliniści nie negują. W porządku nadprzyrodzonym, czyli mamy stać się teraz uczestnikami boskiej natury przez zjednoczenie z Panem Jezusem i stać się dziedzicami nieba, czyli szczęśliwości samego Pana Boga, w tym porządku w zasadzie powinniśmy być nie mniej zależni od Pana Boga, tylko jeszcze bardziej zależni od Pana Boga, bo On nie jest nam własny. W porządku naturalnym to jest nasz własny porządek. Otrzymaliśmy go od Pana Boga, jesteśmy w nim całkowicie od niego zależni. W porządku łaski otrzymaliśmy to niejako jeszcze wtórnie. Już będąc, już istniejąc, otrzymaliśmy jeszcze ten dar, że możemy wspiąć się do tych wyżyn. W pewnym sensie powinniśmy być tutaj jeszcze bardziej od Pana Boga zależni. I zgodnie z tym tomiści interpretują tą współpracę pomiędzy łaską nadprzyrodzoną, łaską prowadzącą do tego, że człowiek spełnia uczynek zasługujący, czyli uczynek dziecka Bożego. Uczynek, za który faktycznie można odebrać nagrodę w niebie. Żaden nasz uczynek na poziomie naturalnym nie jest godny nagrody w niebie, bo to jest szczęśliwość Pana Boga. Żaden nasz uczynek nie ma sam w sobie wartości nieskończonej, dlatego nie zasługuje na niebo. Potrzeba, żeby to był uczynek Boga, Chrystusa. Musimy być zjednoczeni z Chrystusem i dopiero wtedy, w sposób nadprzyrodzony, ten uczynek może być faktycznie zasługujący w kontekście nieba. Tak? Moglibyśmy być powołani tylko do doczesnego, do naturalnej szczęśliwości i wtedy po prostu nasze dobre uczynki byłyby proporcjonalne do tej nagrody. Natomiast zostaliśmy powołani do wyższej szczęśliwości, do nieba i to niebo w tym pojęciu, w ujęciu katolickim, bo to, że islamiści też mówią o niebie, oni mają na myśli szczęśliwość na poziomie naturalnym. My mamy na myśli za Bożym objawieniem szczęśliwość na poziomie nadprzyrodzonym. Do tego potrzeba uczynku samego Boga. Dlatego mówimy o tej współpracy. Stąd ta kontrowersja wokół współpracy łaski z wolną wolą. I tak widzimy na tym schemacie, że najpierw jak dochodzi do jakiegoś uczynku zasługującego, czyli na przykład człowiek spełnia jakiś uczynek miłości bliźniego, jest w stanie łaski uświęcającej, ma faktycznie intencję, żeby to wynikało z miłości do Pana Boga, żeby w ten sposób te zasługi na niebo zbierać. I jak to działa? Zostaje mu dana łaska wystarczająca. Ta łaska, którą Dickam, bo korzystam tutaj z wyjaśnienia Dickam,
wziętego z dogmatyki Di Campa Jussena. Di Camp to porównuje właśnie do takiej możliwości, to znaczy łaska wystarczająca jest niejako możliwością do tego, żeby zadziałać faktycznie później w sposób nadprzyrodzony. I przez tą analogię, tak jak otrzymujemy te możliwości w poziomie naturalnym, na przykład właśnie nasz rozum, ale później do użycia tej możliwości potrzebujemy ponownego wsparcia na poziomie naturalnym, tak samo w tym poziomie, przy tej przestrzeni nadprzyrodzonej, żeby zadziałać na tym poziomie nadprzyrodzonym, potrzebujemy później tej łaski skutecznej, tej, która faktycznie doprowadza do tego, że ten akt ma miejsce, czyli w pierwszym kroku otrzymujemy tą możliwość i to jest ten krok, który każdy robi, to znaczy każdy otrzymuje taką łaskę, która jest w jego sytuacji wystarczająca, żeby doprowadzić go do zbawienia. Tutaj trochę mieszam, bo mówiłem to na przykładzie konkretnego aktu, tak? Bo łaska wystarczająca w kontekście tego, że może go doprowadzić do zbawienia, oznacza już jakby całokształt jego życia, tak? Że on w całym swoim życiu otrzyma tyle tych łask, które będą jego w stanie doprowadzić do zbawienia. Pozostańmy w tym przykładzie konkretnego aktu, tak? Bo na tym to dokładnie ten spór, jakby na wyjaśnieniu tego konkretnego aktu, ten spór się koncentruje, co oczywiście później rzutuje na całokształt ludzkiego życia. A więc mamy najpierw łaskę wystarczającą, która jest niejako taką możliwością, później łaską skuteczną, która jest niejako tym aktem właśnie uczynku nadprzyrodzonego i w ten sposób dochodzi właśnie do jakiegoś nadprzyrodzonego uczynku, właśnie na przykład aktu miłości bliźniego, który faktycznie jest tym uczynkiem dziecka Bożego, tym uczynkiem spełnionym w zjednoczeniu z Panem naszym Jezusem Chrystusem. Jak przebiega sytuacja, gdy człowiek nie spełni jakiegoś uczynku nadprzyrodzonego, do którego otrzymał już łaskę wystarczającą? Dajmy na to właśnie. Człowiek ma okazję, żeby taki uczynek spełnić, zasadniczo jest w stanie łaski uświęcającej. Otrzymuje tą łaskę wystarczającą do tego, żeby to zrobić. Natomiast jego opór woli, który się pojawia w tym momencie, który sprzeciwia się, Di Camp to wyjaśnia dosłownie, także ten opór woli sprzeciwia się w jakiś sposób tej łasce wystarczającej, w jakiś sposób w tym konkretnym punkcie, przez ten opór woli, opiera się, opór, który się w tym momencie pojawia, no łaska skuteczna nie może zostać dana, więc do aktu nie dochodzi, no i wtedy nie mamy tego uczynku zasługującego. Tak to będą sobie wyobrażali tomiści. Jak ten sam proces będą sobie wyobrażali moliniści? A więc mamy na początek dokładnie ten sam ruch, czyli łaska wystarczająca, która zostaje dana. Człowiek w stanie łaski uświęcającej ma okazję, żeby spełnić jakiś dobry uczynek. I teraz wraz z łaską wystarczającą wola zostaje w taki sposób popchnięta, oświecona, uwznieślona, że faktycznie może podjąć tą decyzję, czy działa, czy nie działa. I wtedy, jeśli wola podejmuje decyzję, że tak, działam, podążam za tą łaską wystarczającą, wtedy ta łaska wystarczająca niejako przemienia się w łaskę skuteczną dzięki tej działalności woli, uwzniesionej przez łaskę, ale jednak dzięki działalności woli i wtedy dochodzi do uczynku zasługującego. Jeśli tej zgody woli nie było, łaska wystarczająca niejako nie może przerodzić się w łaskę skuteczną, i wtedy do uczynku zasługującego nie dochodzi. Molina w swoich pierwotnych wyjaśnieniach, żeby umknąć przed takim zarzutem, że no ale to tak naprawdę właśnie to wszystko zależy od człowieka i wszystkie te zdania, które właśnie, jak na przykład o tym, że Faraon zatwardził, że Pan Bóg zatwardził serce Faraona, o tej mocy Bożej, które jest przecież wszechwładne, że te wszystkie zdania wtedy nie mają w ogóle zastosowania, Molina ucieka się wtedy w wyjaśnienie, że właśnie jest taka scientia media, czyli Pan Bóg ze swojej wszechwiedzy widzi wszystkie możliwości wyboru człowieka i potrafi tym człowiekiem sterować tak czy siak za pomocą tejże właśnie wiedzy, bo doskonale wie, jaka łaska wystarczająca, jak na człowieka zadziała, na którą on odpowie, na którą nie odpowie i dobiera to zgodnie ze swoją wolą, co moim zdaniem jest trochę takie paradoksalne, w sensie to tomistom zarzucają moliniści, że tam jakby Bóg wszystko trzyma w swojej dłoni, właśnie jak u Kalwinów
decyduje o wszystkim. Natomiast w tej pierwotnej wersji Moliny, bo z czasem moliniści trochę od tej Scienzi Medii odchodzą, bo ona jest tak metafizycznie trochę wątpliwa, ale to jest rzecz jeszcze bardziej skomplikowana niż sama ta kwestia. Moliniści odchodzą powoli z czasem od tej Scienzi Medii. Natomiast dla samego Moliny to jest absolutnie kluczowe i w zasadzie w tej wizji Pan Bóg jest trochę, znaczy raz, że kieruje się tak tym człowiekiem, a z drugiej strony jakby tak no, prowadzi go mimo wszystko, tak? Daje jakiś taki pozór wolności, ale i tak poprowadzę cię jak chcę, bo ja wiem, jak te okoliczności ułożyć, żebyś zdecydował tak, jak ja chcę, żebyś zdecydował. To tak daje pozór pewnej większej wolności, ale tak naprawdę moim zdaniem za bardzo tej wolności nie zostawia, bo Pan Bóg cały czas tak no, dobiera, żeby poprowadzić. Ja wiem, jak on zareaguje, więc poprowadzę go tak, jak chcę. Moim zdaniem, pomimo właśnie dania pozoru wolności, tak naprawdę molinizm daje mniej miejsca wolności niż tomizm. Natomiast nie oskarżam go tutaj o żadną herezję. Nie twierdzę, że to wyjaśnienie jest pelagiańskie. Ale wróćmy do dokładnego omówienia tych różnic pomiędzy tymi dwoma systemami. Widzimy, że w tym systemie tomistycznym to Bóg jest tą przyczyną zbawienia. To znaczy, Pan Bóg obdarza człowieka i możnością, i aktem. Jeśli ten tylko nie stawia przeszkód, to po prostu zostaje przez Pana Boga do zbawienia doprowadzony. Tylko w tym momencie, w którym człowiek stawia tą przeszkodę do wypełnienia jakiegoś konkretnego dobrego aktu, to jakby naśladuje ten X, który tam jest w tym schemacie, który symbolizuje ten opór woli, tylko tam Pan Bóg nie może doprowadzić tego człowieka do spełnienia dobrego uczynku, czy ostatecznie do zbawienia. I też się faktycznie to nie dzieje. I to jest wyjaśnienie, które podkreśla bardzo mocno naszą zależność od Pana Boga, który chce każdego człowieka doprowadzić do zbawienia, ale niektórych spośród ludzi, czy więcej, czy mniej, nie może doprowadzić do zbawienia ze względu na ich opór woli. Czy to oznacza, że tak metafizycznie nie może? Nie, to oznacza, że nie może w przyjętych przez siebie warunkach. Kieruje się najprawdopodobniej, znaczy na pewno swoją sprawiedliwością, bo to jest jego nieodłączny przymiot. I oczywiście, że Pan Bóg mógłby nas w ten czy w inny sposób zmusić do tego zbawienia, ale On nie chce tego robić. To znaczy, chce, żeby to było sprawiedliwe. I dlatego ten człowiek, który stawia jakąś formę oporu, w pewnym momencie, przy pewnej ilości tego oporu, to byłoby niesprawiedliwe, żeby go zmuszać do tego zbawienia. I dlatego Pan Bóg tego nie robi. Więc czym się różni? To jest tą kluczową różnicą pomiędzy wyjaśnieniem tomistycznym a molinistycznym. Kluczową różnicą jest to, że w tym momencie pójścia za łaską, wolna wola w molinistów, w wyjaśnieniu molinistycznym jest czynnym aspektem, jest kluczowym aspektem, jest tym, co odróżnia łaskę wystarczającą od łaski skutecznej. To wola odróżnia jedną od drugiej. I to jest być może, nie, pozostawiam powiedzmy język polemiczny na boku i po prostu staram się wskazać na tę różnicę. Jest to bez wątpienia ta różnica. W wyjaśnieniu tomistycznym łaska wystarczająca ma naturalnie doprowadzić do łaski skutecznej i doprowadza do łaski skutecznej tam, gdzie nie napotyka na opór woli. W wyjaśnieniu molinistycznym łaska wystarczająca czeka na zgodę woli, która jeśli zostanie udzielona, wtedy przekształca niejako tą łaskę wystarczającą łaskę wystarczającą w łaskę skuteczną. A więc wolna wola w wyjaśnieniu molinistycznym człowiek nie tylko potępia się z własnej woli, ale zbawia się również przez swoją własną wolę. W wyjaśnieniu tomistycznym człowieka zbawia Bóg, a potępia się tylko przez swoją własną wolę. I to uproszczone sformułowanie, do którego sprowadziłem teraz te dwa wyjaśnienia, może już nam jakby wyjaśnić, skąd się bierze
ten zarzut o właśnie taką kalwińską predestynację w wyjaśnieniu tomistycznym, bo jeśli usłyszymy, że to Bóg zbawia człowieka, to brzmi właśnie jakby to robił pomimo jego woli. Natomiast widzimy, mam nadzieję, po tym wyjaśnieniu, którego udzieliłem, że tam nie ma żadnego pomimo, tak? Że to Pan Bóg obdarza każdego tą łaską, która jest wystarczająca, ona naturalnie ma doprowadzić go do zbawienia i tylko opór może to faktycznie powstrzymać. W ten sposób zostaje z jednej strony zachowana ta właśnie wszechwładza Pana Boga, Jego powszechna wola zbawienia wszystkich, połączenie tych dwóch rzeczy, wszechwładzy i powszechnej woli, ale jednocześnie wolność człowieka, który może postawić się w tym procesie okoniem. Dlatego uważam to wyjaśnienie za dużo bardziej adekwatne. Ksiądz Garigula Grange ponoć twierdzi, że moniniści z czasem, z biegiem wieków, przybliżyli się do tego wyjaśnienia tomistycznego, że odeszli od wielu takich typowo molinistycznych pojęć i że ta, powiedzmy, najnowsza wersja molinistyczna bardzo mocno przypomina już wersję tomistyczną. Ja nie mam wystarczającej wiedzy na temat rozwoju tez molinistycznych, żeby faktycznie to potwierdzić lub zanegować, a więc bardziej to przytaczam jako taką ciekawostkę. Pod koniec naszego materiału wracamy do naszego faraona, któremu to Pan Bóg zatwardził serce. Albo sam zatwardził on swoje serce, bo jak mam nadzieję montażysta pokaże nam na kolejnej planszy, ta druga plansza nie jest mojego autorstwa, zapomniałem z jakiej strony ją pobrałem, a więc twórców przepraszam, jeśli chcą, żebym podał link, to proszę o przypomnienie się z jakiej to było strony i wtedy umieszczę link do tego artykułu. Jak widzimy na tej planszy, trzykrotnie w Księdze Wyjścia jest powiedziane, że to Bóg zatwardził serce faraona i siedmiokrotnie, że on sam zatwardził swoje serce. A więc sprzeczność, Pismo Święte je samo sobie zaprzecza. No nie, po prostu. Gdy mówimy o dosyć skomplikowanych rzeczywistościach, to jak najbardziej można patrzeć na nie z różnych aspektów. Swoją drogą ciekawe te liczby. Trójka, liczba w Starym Testamencie, liczba Boga, siódemka, 3 plus 4, liczba Boga i liczba człowieka, jest to całość istnienia, dlatego też liczba doskonałości. To bardzo ciekawe, tak? Ta Bóg, no właśnie Bóg zatwardza serce, trzykrotnie ten fragment i siedmiokrotnie, gdy bierzemy pod uwagę tę całość, tak? Tam już to faraon swoje serce zatwardza. Jak to należy rozumieć? Biorąc pod uwagę właśnie całość Pisma Świętego, biorąc pod uwagę, że przecież czytamy, że Pan Bóg chce, żeby wszyscy zostali doprowadzeni do zbawienia. Czy to oznacza, i jest wszechmocny. Chce, żeby wszyscy zostali doprowadzeni, jest wszechmocny i jednocześnie zatwardza serce faraona. Jak to należy rozumieć? Pewną pomocą może być tutaj list świętego Pawła Apostoła do Rzymian, to znaczy może nam wskazać jakiś klucz interpretacyjny dla tej pozornej sprzeczności, że to Bóg zatwardził serce faraona i że on sam jednak zatwardził swoje serce. Wielokrotnie więcej w sensie ilości tych stwierdzeń. W liście świętego Pawła Apostoła do Rzymian w rozdziale pierwszym czytamy o poganach, można powiedzieć tutaj bezbożnych poganach, nie tych szukających Pana Boga. Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć i służyli Jemu zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności. Mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie. Mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie. A ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwego poznania Boga, wydał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu. Także czynili to, co się nie godzi. W jaki sposób może nam to pomóc, oprócz takiej ogólnie wysokiej aktualności tego cytatu? Otóż pokazuje nam to, w jaki sposób współgra ta nasza wola i działalność Pana Boga w takim doprowadzeniu człowieka do jakiegoś upadku. Otóż przez to, że odrzucili oni prawdę, przez to, że dopuścili się jakichś grzechów, tutaj święty Paweł mówi o tym porzuceniu w zasadzie służby Bożej,
chęci poznania Pana Boga, przez co Pan Bóg wydał ich na pastwę, ich namiętności. I dlatego można by powiedzieć właśnie to stwierdzenie Pawła, można by też rozbić właśnie na takie elementy składowe. Z jednej strony to oni zawinili, z drugiej strony ze względu na tą ich winę Pan Bóg wydał ich na tą pastwę namiętności, a więc on zatwardził w jakiś sposób ich serca, tak, że dopuszczali się takich, a nie innych uczynków. Swoją drogą wydał ich na pastwę niczego niezdatnego rozumu. Jak to, czy to rozum jest do niczego niezdatny? Tam, gdzie nie szuka on prawdy, tak jak to wcześniej zostało zarzucone tym ludziom, wtedy służy on do szukania wymówek. I wtedy faktycznie jest na nic niezdatny. Wtedy faktycznie właśnie, gdy rozum nie służy do szukania prawdy w pierwszej linii, wtedy kończy jak właśnie taki marny sługus, który zawsze poda odpowiedni argument, żeby tylko podeprzeć swoją własną tezę. I właśnie taki rozum, gdy widzi jakiś cytat w Piśmie Świętym, który chociaż można by trochę użyć w jakimś sensie, to od razu, o tak, to właśnie wskazuje, że Pan Bóg, nie wiem, odbiera wolną wolę, albo właśnie, że Faraona ewidentnie uczynił taką swoją marionetką. Bez zwrócenia uwagi, co w samej Księdze Wyjścia jest napisane, również o tym, że Faraon sam swoje serce zatwardził. A więc tak należy te dwie wypowiedzi z Księgi Wyjścia, trzykrotną i siedmiokrotną, połączyć. Faraon najwyraźniej przez jakieś swoje grzechy, przez właśnie swoje własne zatwardzenie tego serca, obronę przed prawdą, zasłużył na to, że Pan Bóg wydał go na pastwę tego jego zatwardziałego serca i że dopuścił się takich, a nie innych zbrodni. Wydaje się to być w kontekście Pisma Świętego, zarówno samej Księgi Wyjścia, jak i całości, po prostu zupełnie zgodne z całością tego tekstu. Natomiast jak ktoś chce wziąć właśnie jedno zdanie, to jest taki klasyczny, najstarszy zarzut, który wobec ateistów, którym można uważać za taki banalny i głupi, że oni biorą jedno zdanie i się go czepiają, no ale widać, że do dzisiaj to działa dokładnie tak samo. Przecież to jest oczywiste. Pan Bóg zatwardził serce Faraona. Oczywiście, to nic, że 7 razy jest powiedziane, że sam zatwardził swoje serce. To nic, że jakby wszystko to, co mamy w pozostałych księgach Pisma Świętego, wskazuje właśnie na taką interpretację, to nic. Ja wiem po prostu właśnie. Dlaczego wiem? Dlatego, że mój rozum nie służy do szukania prawdy, tylko służy do tego, żeby szukać wymówek, jeśli chodzi o moje własne stanowisko. Wtedy tak to się łatwo może skończyć. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy materiał jako tako wyjaśnił naświetlił tą wielką tajemnicę, jaką jest współdziałanie Bożej Wszechmocy i naszej wolnej woli. My oczywiście, ze względu na to, że jesteśmy szkołami Akwinaty, a nie szkołami Moliny, praktykujemy tutaj to wyjaśnienie tomistyczne i mi się ono wydaje po prostu dużo bardziej adekwatne. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Virgo Dei genitrix, quem totus non capit orbis, in tua seclausit viscera factus homo, vera fides genitri, pulgavit crimina mor,